zdrowia, szczególnie dla normalnych. No straszne to jest, co te walki plemienne doprowadziły w Ameryce, no czy w Polsce, w sumie to na całym świecie. Walki plemienne po prostu, które już nie istniały od dziesiątków, od setek lat, niszczą nasze społeczeństwa. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No o co chodzi z tymi walkami plemiennymi? No walki plemienne... No są różnice, tak? Połowa, tak jak widać na załączonym obrazku, 75 milionów Amerykanów głosowało za Bidenem, no zakładając, że nie było oszukanych głosów, co jest kwestionowane, pytania są zadawane, dlaczego w niektórych momentach podskakiwało 100 tysięcy dla Bidena i 100 głosów dla Trumpa. Jak to jest możliwe statystycznie, jeżeli ogólnie przez cały kraj, no to jest tak mniej więcej 50-50, tak? Pół na pół, 50-50. No bo ostateczne wyniki, no to takie były. Były takie, że 75 milionów i 72 miliony. A w niektórych tych notowaniach, tych głosów, no problem jest taki, że głosy są tajne, głosy są utajnione, głosy są, nie są widoczne, także wszystkie te papiery, te listy, to wszystko co przyszło, no to tam nie ma imienia, nazwiska, kto głosował, są po prostu, są papiery. I są wpisane, jest lista ludzi, którzy może głosować, ale głosy same w sobie nie są. Także statystycznie szanse to jest jak rzucanie monetą. Raz tak, raz tak, raz tak, raz tak. Jak się rzuci 1000 razy, no to mniej więcej można powiedzieć, że orzeł czy resztka pokaże się pomiędzy 490 razy i 510 razy. No jest jakaś taka rozbieżność statystyczna, no ale nie będzie tak, że rzucanie monetą będzie 600 i 400. Nie będzie tak, że będzie 300 i 700 czy 100 i 900. No a w tych wypadkach, w niektórych tych stanach, no to po prostu przychodziły głosy, było 100 tysięcy na Bidena i 1000 na Trumpa. Także to każdy normalny powinien zrozumieć, o co chodzi Trumpowi. Każdy normalny powinien zrozumieć, o co chodzi Republikanom. Każdy normalny powinien się zgodzić. No jeżeli ktoś chce dowodu, że to się nie stało, no to w demokracji powinien ktoś udowodnić i powiedzieć, ty frajerze, nie miałeś racji, nie było 100 tysięcy i 1000, było 52 tysiące i 48 tysięcy, tak? Czy 49 tysięcy. No a Republikanie chcą tego, ale niestety Partia Demokratyczna nie chce nawet zajrzeć do tego. No, są za 2 lata wybory, są za 4 lata wybory. Zobaczymy, co to będzie. No, problem jest taki, że naród, państwo, no to powinien mieć jakiś klej. Powinien mieć jakiś klej. No a teraz przez ostatnie 12, 15, 20 lat to wszystko jest rozwalane od środka. Dużo socjalistów po prostu nienawidzi Ameryki. Zbudowało swoją tą walkę na tym, żeby młodzież znienawidziła Ameryki. Plują na flagę amerykańską, plują na historię, plują na Amerykanów, plują na osiągnięcia. No jest po prostu znienawidzili Ameryki. No i mimo wszystko jest tak pół na pół. Od 100, 200, 300 lat, 250, 270, no to było tak, że ludzie jednak głosowali. Ludzie głosowali, wybierali swoich reprezentantów, wybierali swoich senatorów, wybierali swojego prezydenta. No i ta druga połowa, która się nie zgadzała z tą pierwszą połową, w zasadzie akceptowała i mówiła, no dobrze, demokratycznie oni zwyciężyli, zróbmy coś za 4 lata, to może naród pójdzie w tym kierunku. I było jakieś takie
przekazywanie władzy. No ale to wszystko było na szczeblu lokalnym. Ludzie szli osobiście, wypełniali kartki, byli na miejscu. Teraz w Stanach tych socjalistycznych zrobiono, że można było kopertą wysłać, nie można było iść. Jedni zbierali koperty, no ale wyrzucali koperty przeciwnika. Także, że to nie jest normalne, to nie są normalne wybory. Elektronika została włączona, to nie są normalne wybory. Ale co zrobić, tak? Co zrobić? Przykro jest, że ludzie w tej zapalczywości, ludzie w tym plemiennym podejściu nie chcą rozmawiać. Nie chcą rozmawiać ze znajomymi, nie chcą rozmawiać z przyjaciółmi, nie chcą rozmawiać z rodziną. Ludzie, którzy się znają 20-30 lat, starają się zniszczyć jego przeciwnika, starają się, no szczególnie lewica. Lewica niestety od 100 lat to jest grupa, która ma wizję, którą ma po prostu, ma przekonania i ma swoją religię, że ma rację. No i w tym momencie, kiedy jest grupa fanatyków, która jest przekonana, że ma rację, no to wtedy cel uświęca środki. No jeżeli cel uświęca środki, no to te środki są niebezpieczne, dlatego że strona konserwatywna, która konserwuje, konserwatyzm to znaczy to, co wiadomo, że działa, a postępowi liberałowie, no oni się nazywają progresyw, czyli postępowi, no oni zawsze chcą jakiegoś postępu. Oni biegną na przełaj, no i się nie zastanawiają, co tam może być, czy tam może być przepaść, czy lwy, czy głód na Ukrainie, czy wymordowanie dziedziców w Polsce. Nie zastanawiają się nad konsekwencjami. Konserwatyści mniej więcej patrzą się do tyłu, patrzą się naokoło i są w stanie powiedzieć. I konserwatyści, przepraszam, chcą dialogu, chcą rozmowy, chcą jakiegoś wspólnego zdania, no bo jednak jesteśmy sąsiadami. No i wiadomo, co się dzieje, kiedy sąsiedzi wpadają w tą jakąś niezrozumienie. Tutsi, Hutu w Afryce, Niemcy i Żydzi w Niemczech, Francuzi i Żydzi w Niemczech, no oni we Francji wypuścili swoich sąsiadów, powiedzmy, na ten bicyklodrom czy coś, który w sumie zniszczyli. Nie została pamiątka po tym ringu wyścigowym rowerzystów, gdzie Żydów spędzili. W Polsce no, Żydzi żyli bardziej, tak? W Warszawie jedna trzecia była jednak Żydów. Jak zrobili te getta, to 500 milionów katolików wyrzucono z miejsca tego getta. 450 tysięcy wrzucili do tego getta przez długi okres ludzie się wymieniali, no ale nie było tego wzajemnego mordowania. Tutsi Hutu, no Korea Północna i Południowa. Nie da rady zrozumieć. No i to teraz wprowadzono do Ameryki, do polityki amerykańskiej. Lewica uzyskuje te swoje głosy czarnymi głosami, uzyskuje głosy strony nieheteroseksualnej, wszystkie te inne preferencje seksualne poza normalnymi, prowadzącymi do rodzenia, są wciągnięte. No społeczeństwa z tego nie będzie, tak? Społeczeństwo przedłuża swoje poprzez posiadanie potomstwa, albo co najmniej scenariusz zakładający, że to się próbuje, tak? No i walczą. Ludzie przestają dzwonić, wyzywają i tak dalej. I najgorsze jest to, że mówią, że jak konserwatyści nie mogą zrozumieć socjalistów. Jest w Ameryce taka grupa, która się nazywa
odważniejsze anioły. Odważniejsze anioły, no dlatego, że Abraham Lincoln w jednym swoim przemówieniu, no to powiedział, że no w zasadzie to zachęcał Amerykanów do tego, żeby znaleźli w ludzkiej naturze, w swojej naturze tych lepszych aniołów. No i teraz jest ta grupa, która organizuje spotkania czerwono-niebieskie. Dlaczego czerwono-niebieskie? No jak popatrzycie na flagę, to jest red, white and blue, czyli czerwony, biały i niebieskie. Tak, także to są te trzy kolory flagi amerykańskiej. No czerwony i biały jest na przemian paskami, tam są gwiazdy, 50 gwiazd, no to jest ilość Stanów Zjednoczonych. Niebieskie i czerwone, no to są kolory partii, partia republikańska, no przyporządkowano jej kolor czerwony komunistów wbrew woli, bo socjaliści, demokraci nie chcieli. Demokraci się załapali na kolor niebieski, no ale to się wszystko odbywało w momencie, kiedy wchodziła telewizja kolorowa. Także trzeba było znaleźć jakieś kolory, łatwe kolory, kolory z flagi poszły, no już tak zostało. No i teraz właśnie te odważniejsze anioły, no to jest grupa, żeby pogadać. Spotykają się ci ludzie, jest 13 tysięcy członków, oni dostają pieniądze od najróżniejszych tam organizacji. No ale o co chodzi? No o to chodzi, żeby republikanin i demokrata, konserwatysta i socjalista, żeby usiedli i porozmawiali bez próby zaciukania, tak? Bez próby zaciukania. To zorganizowała kobieta, która prowadzi terapię małżeńską i terapię rodzinną, no i stosuje podobne metody. Ona w zasadzie, oni stosują coś podobnego. Przede wszystkim, żeby tą polaryzację polityczną jakoś pogodzić, no to jest to samo, co jest polaryzacja małżeńska. No i w małżeństwie, jak ludzie chodzą, no to przede wszystkim ci terapeuci mówią, no dobra, no w zasadzie, no to postaraj się być troszeczkę bardziej pokorny, bardziej skromna, zaakceptuj odpowiedzialność za to, że postęp, może, że znaczący postęp można osiągnąć tylko przez to, że obydwie strony mają jakiś udział w tym całym problemie. To podstawowa rzecz, kiedy starają się zreperować małżeństwa. No i w polityce to jest to samo. Druga sprawa to jest to, żeby przestać próbować zmienić małżonka czy małżonkę. No to w zasadzie do niczego nie prowadzi, to prowadzi do nieustannych argumentów. No i jaki jest wniosek? No wniosek jest taki, że można się tylko samemu zmienić, tak? Nikt nikogo nie zmieni, ani w polityce, ani w małżeństwie. No, że trzecia sprawa to jest to, że trzeba starać się zrozumieć, co to znaczy. No to znaczy, że trzeba słuchać więcej, a mówić mniej. No i przestać wyjaśniać ten sam punkt widzenia znowu, tylko trzeba się postarać zrozumieć, co ta druga strona ma do powiedzenia. No i wtedy czwarta rzecz jest tak, że trzeba posłuchać, żeby zrozumieć, a nie ładować od nowa. Trzeba w zasadzie zaznaczyć czy potwierdzić, że się rozumie te słowa, że rozumie się słowa, które zostały wypowiedziane, ale się nie zgadza z koncepcją, że się nie zgadza z tym poglądem, czy z tym widzeniem, tak? To trzeba to zaakceptować. No i wtedy trzeba też się spytać, czy można zaoferować swoją własną opinię. Bardzo często jest to, że szczególnie lewica, szczególnie socjaliści, oni zaszczuwają, oni po prostu reagują na każdy nie da rady rozmawiać, tak? Jeżeli popatrzy się na zegarek, no to lewica nieustannie szczuje i krzyczy i przekonuje, nie chce słuchać. Człowiek się spyta 5 razy, czy wysłuchasz, tak?
przerywa i przerywa. Wysłuchasz, przerywa i przerywa. No i trzeba mówić, że to ja, tak? Że to ja widzę to tak, a nie ma co mówić, jak to jest możliwe, żebyś ty tego nie widziała, tak? No bo jeżeli ktoś mówi, jak to jest możliwe, że ty tego nie widzisz. No i ostatnia sprawa, no to język, no jeżeli lewica używa takich słów, że prawica to są katole, że to są fanatycy, że są zaślepieni, że to są chamy, że są niewykształceni i tak dalej, no to większość konserwatystów przyjmuje to na klatę, no ale część się denerwuje, tak, nikt nie lubi być wyzywany, no jest nadzieja, że konserwatyści, że republikanie nie biorą udziału w tym, no ale można powiedzieć, że kto spala miasta amerykańskie? No miasta amerykańskich nie spalają konserwatyści. Miasta amerykańskie są spalane przez prokomunistów, którzy siebie nazywają antyfaszystami, no ale to są prokomuniści. Są to grupy Czarne Życie Znaczy, które w zasadzie przez wielu jest określane jako organizacje terrorystyczne. No jest tam źle, tak? Na lewicy. Teraz się uspokoiło, czyli widać, że przed wyborami po prostu lewica szalała i paliła. Teraz się mniej więcej trochę uspokoiło, no bo osiągnęli swój cel. Jeżeli faktycznie osiągnęli swój cel, no to są straszna sytuacja. No i ludzie na tych spotkaniach mają najróżniejsze zajęcia, mają debaty, mają prezentacje. Spotykali się kiedyś osobiście, a teraz ostatnio na wideo. No i rozmawiają na najróżniejsze tematy, starają się w jakiejś konstruktywnej stronie przekazać swoje wiadomości, starają się w konstruktywnej jakiejś atmosferze wysłuchać. No i to się składa do podstawowych zasad tej małżeńskiej terapii. Mów za siebie, nie przerywaj, zaakceptuj to, co się wszystko tam stało, czy się dzieje. Najważniejsze jest to, żeby te relacje zreperować, jeżeli partia, powiedzmy, wygrała, no to ludzie mają takie pokuszenie, żeby po prostu rozkoszują się tym, napawają się tym zwycięstwem. Te lewactwo jest teraz, udaje, że to jest po prostu na wieki. No nie jest to, że Biden wygrał na wieki, tak samo jak Trump nie wygrał na wieki. Jak Trump został wybrany, no to lewactwo płakało. Teraz konserwatyści raczej nie płaczą. No i nie ma co się, lewactwo nie powinno w sumie rozkoszować się i wbijać, powiedzmy, igieł w konserwatystów. Konserwatyści, mam nadzieję, nie wbijali igieł w socjalistów, także to jednak te życie musi iść do przodu. No i jaki jest cel? No cel jest taki, żeby te relacje się nie porozpadały. Każdy potrzebuje się troszeczkę dostosować, każdy potrzebuje się zaakceptować te nasze różnice. Musimy spotykać się z członkami naszych rodzin, musimy się spotykać z naszymi znajomymi, z naszymi przyjaciółmi, no i z ludźmi naokoło, tak? Ludzie, którzy żyją w tym samym budynku, czy w tym samym miasteczku, czy tej samej wsi, czy w tym samym mieście, no to trzeba popatrzeć, co jest ważne, co jest dobrego w charakterze każdego człowieka. No bo każdy ma coś dobrego. Ludzie mają historię wspólnie, dużo kocha, czy lubi tych samych ludzi. Są jakieś takie zazębienia i rzeczy, które ludzi złączają.
dyskusje właśnie w tych klubach pozwalają popatrzeć i usłyszeć, tak? To jest właśnie ta dobra sprawa, która jest niszczona. Te zachowanie lewicy przez ostatnie lata, tak jak wspominałem, oni chcą iść w kierunku jednopartyjności. No tyle tylko, że jednopartyjność, no to po paru latach doprowadza do tego, że przywódcy dochodzą do wniosku, że trzeba fizycznie zacząć likwidować. No i wtedy mamy Tutsi i Hutu, wtedy mamy Koreę, wtedy mamy głód. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Serdecznie zapraszam. Tu jest szałeczka do subskrypcji. Dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia! Dziękuję za głosowanie na republikanów, dziękuję za głosowanie na konserwatystów. Jeżeli głosowałeś i głosowałeś na socjalistów, no to za jakiś czas będzie płacić.